Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Morrowindo i musimy tego typa przetransportować gdzieś do jakiejś kaplicy, bo została zbezczeszczona i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio szliśmy gdzieś w tamtym kierunku, ale przeczytałem grę, bo zabiłem jakiegoś ducha, którym tak naprawdę mogłem porozmawiać i z którym... z którym mógłbym porozmawiać i zrobić zadanie. O, może tak, poboczne. Potem jakaś pani do nas coś mówiła, że może byś tak pogadał i w ogóle, i w ogóle. Zastanawiam się, gdzie iść. Ostatnio szliśmy tam, to pójdźmy w takim razie gdzieś w te rejony. Tak? Coś mnie ma zamiar atakować? O, tam idzie, no to chodź tutaj. Nie mam zamiaru do ciebie się fatygować. Chcę sprawdzić tak naprawdę, dokąd będą prowadzić te drzwi. O, kanał Świątynia Wschód. To by mnie interesowało, bo tak naprawdę to tutaj podobno mamy iść. No i gdzie to coś? A, kąpię się, tak? Dobra, tu się kąpię, ja tam nie mam nic do tego. Aha, i będziesz mnie atakować z tym ogniem, tylko że nie wiem, czy wiesz, ale... mam cię gdzieś. Nie wiem, czy wie, ale ja mam chyba raczej 100% odporność na ogień, więc średnio to wyjdzie. Zostań przy mnie. Chodź. Chodź ze mną, w dupę ciemną. No nie atakuj go! Czy ty jesteś taki niepo... Jezu, no jak tak bardzo chcesz... To proszę bardzo, no. Już? Ej, gdzie ty... Jaki typ w ogóle, nie? Zarzucił coś na siebie, zaczął atakować i spierdziela. Dziwny on jest. Muszę na niego uważać, może kurde będzie chciał mnie bić coś w plecy. Albo zaatakować mnie jakimś magicznym zaklęciem. Ty wiesz co? Poczekaj tutaj. Zaczekaj tutaj. Dlatego, że tutaj mogą wyskoczyć na mnie jakieś brzydale. O, siema. O, ty. O, ty. Ała. Czy wy to widzieliście? Teraz ze mną się zmierz. Taki cwany jesteś, kurno, z tymi rzutkami. Draren, czarna rzutka. Coś było o tej o tych czarnych rzutkach, nie? Weźmy sobie jedno. Złotko zawsze na propsie, zwykłe. Krwawica i czarna rzutka. Wartość 6. Stalowa rzutka. Tak średnio. Wezmę sobie na razie to, co mam. I to, co mogę użyć. Przepraszam. Czy ktoś tutaj ma zamiar jeszcze nas atakować? Nie bardzo. Tam coś jest. Tam już są szkielety. Tutaj z kolei co innego. Siema. Siema. Szkielet bohater. No to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten bohater. Ziomuś, mam naprawiony cały mój... O! Mam naprawiony cały mój super ekstra mieczyk. I wy wszyscy padacie od jednego strzała. A pomyśleć, ile ja się z nimi męczyłem. Ola Boga. Tak. Atakuj we mnie tym ogniem. Tak. No. Już. Nie wiem, co tam rzuciłeś, ale niech ci będzie. Akrobatyka wzrosła. Będę musiał za jakiś czas się zająć kolejnym poziomem mojego bohatera. Ktoś się pytał, dlaczego... Dlaczego ja nie chcę awansować? Otóż, nie wiem, chyba na to odpowiadałem, ale jeżeli ktoś by jeszcze nie wiedział, na przykład by zaczął oglądać Morrowind od tego momentu, to powiem wam tak, że bardzo skomplikowany jest proces levelowania tutaj, czyli wchodzenie na kolejny poziom. Muszę wyszkolić się w odpowiednich świątynne ogrody, to pewnie tutaj będę musiał przyjść, ale muszę po tego typa jeszcze pójść. Dlaczego ja go nie wziąłem ze sobą? Aha, bo mógł zginąć. No. I tak, mamy tutaj po prawej stronie te umiejętności główne i dodatkowe. Jeżeli umiejętność główna lub dodatkowa wchodzi na plus 1, czyli mamy plus 1 do tego poziomu, to w tym momencie zbliżamy się do kolejnego poziomu. 10 razy musimy wbić taką umiejętność główną bądź dodatkową, żeby móc zrobić poziom. I jak wchodzimy na kolejny poziom, to możemy wybrać sobie do statystyk punkty. Te tutaj. Siła, inteligencja i tak dalej. Jeżeli w danej umiejętności wyszkolimy się minimum 10 punktów, czyli dajmy na to w handel,
który odpowiedzialny współczynnik jest osobowość, to jeżeli w handlu wyszkolimy się na 10 punktów, to przy wchodzeniu na kolejny poziom możemy wziąć plus 5 do osobowości. No, więc ja muszę sobie to wszystko... Boże, nie chcę perswazji. Ja muszę sobie to wszystko przeliczyć, na przykład wczytać save'a z poprzedniego, znaczy z poprzedniego wchodzenia na poprzedni poziom, o, może tak. Zobaczyć, jakie tam miałem statystyki, zobaczyć, jakie statystyki mi się w tym momencie podniosły i zobaczyć, jak najbardziej optymalnie, w co sobie jeszcze doładować. W tym momencie chyba raczej idę w szybkość i zwinność, chociaż nie wiem, czy zwinności już nie mam na 100. Tego tutaj teraz nie zobaczę tak domyślnie, bo mam założone jakieś amulety, czy tam jakieś pierścienie. Amuletu nie mam w sumie, który mi dodaje na stałe współczynniki. Ale mam jakieś pierścienie, które dodają mi właśnie jakieś tam współczynniki. Na pewno siła, jak widzicie, 132 i tak dalej, i tak dalej. Chodź, chodź do tych ogrodów. Nie mam zamiaru cię stracić, więc przed wejściem tutaj zapiszemy. Nie chcę mi się go zostawiać, bo będę musiał za każdym razem po niego dylać. A może mi się uda go ochronić? Może nie będzie to jakiś większy wyczyn, żeby go ochronić. Zobaczmy. Boże, gdzie ja jestem? A, ja jestem w nim. Boże, ziomuś, weź mnie tak nie strasz nigdy. Tekstury się na siebie nakładają zawsze. O, witam! Witam, witam pana! Dobra, to teraz może tutaj poczekaj jednak. Nie, nie, nie. Zaczekaj tutaj. Zaczekaj tutaj, bo może być kiepsko. Ale tutaj jest już jakaś kapliczka taka trochę lekka. Czy się mylę? Zginął, zginął. Nie, tu można przejść dalej chyba, ale... Ale te kościeje nie powinny nam sprawić żadnego problemu, nawet jakby on z nami szedł, więc chodź, 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 chodź. Nie, chce mi się za każdym razem po niego wracać, kurde, może... Jednak będziemy cały czas mieli go przy sobie. Mam nadzieję tylko, że się nie zgubi, chociaż bardzo szybko biega. Więc powinien... no właśnie. Więc powinien to szybko dojść do mnie, jak się tam gdzieś zapodzieje. Oho. No chyba, że nie. Chyba, że nie. Ej, ziomuś. Ziomuś, pójść razem. Tak, zostań przy mnie. Halo. No widzicie, jednak jak się za daleko... Jak za daleko od niego pójdę, to on... Staje w miejscu i się obraża, że ja na niego nie czekam, czy coś. No nic, woda. W wodzie raczej nic nie ma, ale tam jest jakieś wejście. O, i tutaj tym bardziej jest jakaś jaskinia. Zobaczmy, co tu jest. Wow. Zobaczcie, jak tam ta skrzynka, kurde, została tak w jednym miejscu. Tutaj są jakieś urny. Ciekawe, weź, że tutaj zostań. Jednak cię tu zostawię, zaczekaj tutaj. Bo być może tam jest jakaś, kurde, pułapka. Co to jest? Nie wiem, ale fajnie wygląda. Tutaj mamy solne ryże, jakieś inne brędze. Zobaczmy, co mamy tutaj za przejście. Grobowiec Garelvel. A zobaczmy w dzienniku, gdzie tak mamy naprawdę pójść. Kaplica umarłych. Kaplica umarłych, a nie jakieś tam grobowce. Nie wiem, czy te grobowce jakkolwiek... Zastanawiam się, czy jest sens tam wchodzić. Levitation. Levitation. Albo weźmy sobie po prostu jakiś pierścionek. Chociaż nie, pierścionka nie chce mi się zakładać jakiegoś, bo później... Tylko tak, ta lewitacja jest na ile? Na 30 sekund, niech będzie. Mała skrzynka. Nic, strollowała mnie gra. Co za lipa. Co tutaj mamy? Macie, grif. Hitynowa tarcza, a w zwłokach tak naprawdę jedno wielkie nic, chyba że hitynowa włócznia, która ma wartość 13, więc jest nam o nakiego grzyba niepotrzebna. A zastanawiam się, co tutaj jest, ażbym sobie nawet sprawdził, otworzył te drzwi. Zobaczmy. Myślę, że amatorskim wytrychem przy naszej umiejętności powinniśmy to otworzyć prędzej czy później. A, udało się, proszę bardzo. Dobra, sprawdźmy, wejdźmy tam, zostawimy tam naszego... Straszliwie smród niemal pozbawiać się zmysłów, to nie tylko zapach śmierdzi, jest tu coś jeszcze. Co tu jest jeszcze? Kurde. Powiem wam,
Żebyśmy mieli takiego ukrytego kłaściora po środku zadania głównego. Czego możemy się tu spodziewać? Kolejne drzwi. Kurde, tak od drzwi do drzwi. Żebym się nie zgubił. Dziwne to wszystko. Nie ma tu tak naprawdę nic. Tutaj też nic. Może tu będzie jakieś zadanie, może coś tu się pojawi, chociaż nie sądzę. Zazwyczaj w tym Morrowindzie było tak, że coś mogliśmy już wcześniej chyba zauważyć. Chociaż nie, no czasami coś pojawia się dopiero po wzięciu zadania. No i co, i tyle? Skrzynia. Szkatułka. O, zwoje rozpaczy, zwój. Parama. Wziąłem wszystko, nic się nie pojawiło. Dosyć dziwne, co? Aha. Muzyczka jakaś taka się zrobiła, jakbym miał z kimś walczyć zaraz. Dziwne. Powiem wam, że bardzo dziwne. No nie, muzyczka jak do walki, czyli to jakby coś mnie zauważyło. Ale ani nic do mnie... Ani ja nic nie widziałem. Ani nic do mnie nie chciało przyjść. Dziwne, może wy wiecie, o co tak naprawdę tam chodziło. Zostań przy mnie, chodź. Chodź, chodź. Cyk, 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 cykoria, kukurydza. Tylko teraz tak. Pytanko. Czy jak ja tu wejdę z tobą, świątynna kaplica. Może najpierw tu zostań jednak. Zaczekaj tutaj. I zobaczmy, co tam mamy w środku. O, dzień dobry. Tak, tak, biwen. O, shit. Ty powinien zginąć razem z nim. Dziękuję bardzo. Jak on się nazywa? Splamiony Akolita. O, proszę. Splamiony Akolita. Tutaj pewnie będą jakieś takie wielgachne, stare metalowe drzwi. Tutaj też można kogoś zabić. Chodźcie, zabiję was. Tak, tak, tak. Wow, aj, dużo ich. Jest jeden problem. Jest jeden problem. Hello. Nie zauważyłem, że oni są tak mocni. Ej. Dobra, ten jest out. Ci się jakoś w ogóle... boję się. Dobra. Jest problem. Jest problem, nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć, bo mam obciążenie takie wielkie. Fuck. No, to jest duży problem. Okej. Okay. Adrenalinę mogę użyć. Zabili mnie? Naprawdę? Dobra. Teraz to mnie wnerwili. Co to w ogóle ma być? Obniżyli mi siłę albo udźwig, czy nie wiadomo co? Nie mogłem się ruszyć. Palanty. Dobra, w takim razie. Co ja mógłbym sobie tutaj zarzucić? Absorpcja magii. Nie będzie. Oż ty wpytę. Ale mi zabrało many. Orkowa siła. Mam niewystarczającą ilość many. Chyba da się to załatwić jakoś. Nie udało się rzucić zaklęcia, serio? Naprawdę? Z jakim to jest prawdopodobieństwem? Szansa 4% na orkową siłę. To idź pan w wuj i mam cię w duszy. Studnia mocy. Na ukrycie. Niewidzialność. Albo może sobie coś zarzucę z moich super ekstra. Przywołanie sługi, oznaczenie zdrowego serca. Zwiększa siłę, walkę wręcz. To nie byłoby głupie. Amulet zdrowia, ale to jest zaraz.
A to sobie zarzućmy w takim razie. Spróbujmy z tym. Dzień dobry. Chciałeś coś przywołać, ale nie wiem, czy ci się uda. Dobra, ziomuś, ty weź no tutaj zaczekaj, bo cię zabiją. Kurna, ale tam ich jest. Ale tam ich jest. A ja chciałbym tylko jednego. Tylko jednego. No jak wszyscy się na mnie zrzucą, zaczną mi rzucać te obniżenia siły, czy czegokolwiek tam, to ja się przecież pokidam. No chodź, chodź. Aha, aha, idzie kolejny. A już naprawdę? Już? Czy was kurde powaliło? No ja cię cunę, no chyba nie. Chyba nie. No chyba nie. No chyba nie, ziomuś, chyba nie, kurde, chyba cię po... Chyba cię Bóg opuścił. Ty kurde, mendo zbolała. Ja ci dam. Nie mogę się ruszyć. Uaktualniono dziennik. Dobra, co to jest? Ostatni ze splamionych liszów strzegących kaplicy umarł. Został zabity. Fajnie, tylko nie mogę się ruszyć. Dźwigam zbyt wiele rzeczy. No chyba cię pociumkało. Mikstura wznoszenia. Co oni mi obniżyli? Siłę mi obniżyli znowu. Naprawdę. Czy was kurde... Ach, fuck you. Niewidzialność, kondycja, wytrzymałość, doskonała niewidzialność, wznoszenia cienia. Nie mam nic, co mogłoby mi przywrócić. Klasyczne przywrócenie many. Mikstura wznoszenia. Zatrucia, kondycji. Nie mam nic, co mogłoby mi tutaj pomóc. Jakkolwiek. Zwiększa się siła przez 60 sekund. Skóra Dedry. Mógłbym coś zostawić, ale nie wiem w tym momencie co tak naprawdę, bo wszystko mi jest potrzebne. Albo to jest na przykład tylko czasowe. Premia do zdrowia. Pozwolę to... Lekkość, no właśnie. Jakąś lekkość bym potrzebował. Wielka lekkość, o. I proszę, chodzić już mogę. Tylko na ile to jest? Ta lekkość? Na 10 sekund. O to panie. To będę tak chodził z tą lekkością. Dało ci zabić splamionego? Kapliczka umarłych czeka. Proszę, zabierz mnie tam. Och, ja wolę o tym nie mówić. Wiem, co trzeba zrobić, ale to miejsce mnie przeraża. Nie wiem, dlaczego zostałem wybrany, ale nasza pani twierdzi, że to muszę być ja i że kaplica ma być oczyszczona. No to pójdź razem. Zostań przy mnie. Chodź. Przy okazji, może bym się jednak o, nie wiem, gdzie jest moja opoka. Opoka, 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 Eloina. Czy jak tam było? Się uleczę. Kaplica umarłych ma zostać przeze mnie oczyszczona, więc bogini, niechaj bogini czuwa nade mną. No to niech sobie czuwa. Gdzieś ty polazł. I tam do sobie. Uaktualniono dziennik. Dźwigasz zbyt wiele rzeczy. No wiem przecież, kurde. Gro. Wielka lekkość. Jeszcze raz. Nie masz wystarczającej ilości many. No to sobie ją zentegujemy. Mam już manę. I co? Zrobione. Czy możemy teraz wrócić do świątyni? Ale co, ja cię muszę ten... Ja cię muszę eskortować z powrotem? Naprawdę? To przecież mnie zaraz coś trafi. No właśnie. Przecież ja muszę chodzić z... Co 10 sekund będę musiał tego używać. Au, fuck you, dźwigam. Nie udało mi się rzucić zaklęcia. No przecież by mnie to zaraz... Klasyczne przywrócenie mamy, zróbmy sobie. Chyba, że jakąś premię do mamy mamy. Na przykład duża premia do wznoszenia, ryby w wodzie, zwinności, zdrowia. Niewidzialność, skuma, zatrucia, kondycja, choroba. Taka lipka trochę. Aha, nie udało mi się rzucić zaklęcia. No przecież to jest...
Mamo! Dlaczego? Przywrócenie zdrowia. No nie mam nic, co by mogło mi pomóc, do jasnej. Fuck. Jak ja nienawidzę tych wszystkich, kurde... Wien, które mi... No nie! No chyba sobie jaja robicie. Czemu dźwigam zbyt wiele rzeczy? Jakim... Jakim cudem... Ja nagle mam 58 siły. No to są chyba jakieś jaja. To są chyba jakieś jaja. Jak ja nienawidzę tych pieprzonych wszystkich liczów. No ty w pizdu. Nienawidzę tego gunwa. Zawsze mi zrobią tak, że ja później nie mogę kuźwa się ruszyć, bo mi wszystko do jasnej cholery z dupcą, no. Ale się wnerwiłem. Ale się zdenerwiłem, ja pierdzie. Ale się zdenerwiłem. Dźwigam zbyt wiele rzeczy, wiem to, kutwy. Jeszcze musiałem sobie kichnąć. Oh, fuck. Muszę sobie zaklnąć coś na lekkość czy cokolwiek, no przecież tak być nie może. Że muszę wszystko pozdejmować. 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, mogę się ruszać. 10 rzeczy zrzuciłem. Czy ja mogę cię prosić o jakieś, nie wiem, błogosławieństwo Almalexii? Może byś mnie uleczyła z tego wszystkiego? No nie, oczywiście muszę sobie iść i znaleźć jakąś kaplicę, bo przecież inaczej być nie może. Dobra, wezmę opłuczę te łapy. Idę, muszę sobie znaleźć jakąś kaplicę, bo przecież tak nie mogę chodzić. 58 siły, co to jest, kurde, początek gry? Nawet chyba jeszcze gorzej. Gdzie jest kaplica? Shut the fuck up. Jak ja teraz wyglądam? Prawdziwy, szanujący się wojownik. Jakiś blondyn, ciemny. Ech. Czy macie tutaj możliwość przywrócenia sobie czegokolwiek? Czy nie bardzo? Będę wdzięczny, jak mi ktoś coś odpowie. Oczywiście, że nie. Czyli co? Czyli muszę iść w takim razie... O, lecznica. To może tutaj mnie będą mogli uleczyć. Ej, ziomuś, strażnik świątynny. No musicie mieć gdzieś ołtarz. Ej, uzdrowisz mnie? Bało. Ja chcę gdzieś ten ołtarz, przy którym mógłbym się przywrócić współczynniki. Przecież mi zaraz coś trafi. Przedsionek, a w dupie ten przedsionek. Co za kurwa. Się poirytowałem, naprawdę. Dziedziniec. Gdzieś tam powinno być w takim razie. No i znowu lecieć, kurde, dobra, zrobiłem sobie oznaczenie. Będę musiał polecieć po tego typa. Gdzie tu jest? Kwatery strażników, magazyn legionu, przedsionek, świątyń, kult Tamriel. Czy przy kulcie Tamriel będą mieli ołtarz? Powinni mieć tu ołtarz gdzieś. Ej, o, jest! Wow. No i się weźcie. Aha, a dlaczego? Aha. Aha. Tylko tak. Ja muszę to wszystko sobie pościągać. Bo inaczej nie przywróci mi pełni współczynników. Proszę bardzo. Jak? I mam wszystkie współczynniki. Dlaczego mam szczęście większe? Mam wszystkie współczynniki przywrócone, także jest ok. Założę spodnie, bo nie chcę, żeby mnie nikt widział z gołym. Nie wiem czym. Teraz się ubierać, kuziwa. Ubierać się znowu. Pasy, nie pasy, jakieś mentory, nie mentory. W ogóle tu chyba miałem jakiś inny pierścień założony, tak naprawdę. No właśnie, inteligencja, siła woli, nie ten, a... A który? A ten. O.
Zawsze coś, po prostu wędrówka, jak ja cię sunę. A nie mam w tym momencie więcej co założyć. Mogę założyć sobie wspaniałą koszulę. Właśnie koszuli w sumie nie mam zaklętej na nic, tak naprawdę. Pożałości, stałe lekkość, o właśnie, to mi to będzie potrzebne. I chyba tak naprawdę w tym momencie to by było na tyle. Zawsze się zastanawiałem. No, dziedziniec. Zabieramy nasze rzeczy i kurde, spadamy stąd. Człowiek musiał nadenerwować, no. Nigdy więcej po jakichś głupich kuźwa. Po jakichś głupich, dziwnych miejscach. Nie wysyłajcie mnie tam, bo się zdenerwuję i was wszystkich powybijam. Naprawdę. Który to był hełm? Ten był hełm. To było. To było. To było. Jeszcze coś? Chyba to było tyle. Wszystko. A jak nie wszystko, to trudno. Dobra, teraz trzeba byłoby się przenieść tam i wziąć tego typa. Mam nadzieję, że tam że tam jest. Jesteś, no i dobrze. Chodź. Czy ja mogę w ogóle się z nim teleportować? W końcu jest jakimś tam magiem, powinien się umieć teleportować. Dobra, odprowadzimy sobie go w następnym odcinku. Także dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć.